8 uczestników drugiej edycji włoskiej szkoły designu zaprezentowało efekty swoich zmagań z chaosem reklamowym na kieleckim rynku. Projekt realizowało szereg specjalistów. Nad projektami pracowali projektanci, którzy są z różnych dziedzin, począwszy od grafiki, komunikacji wizualnej, architektury, merchandisingu, także czy fotografii. Także ta świeżość i też profesjonalizm to jest to, co mogliśmy wnieść w te projekty. Podkreślamy, że tutaj te projekty były realizowane bezpłatnie dla przedsiębiorców, więc i poprzez 11 tygodni pracowaliśmy nad nimi bardzo intensywnie po to, żeby zaszczepić również tą świadomość, że przestrzeń publiczna tak naprawdę może być kreowana przez nas. Nad projektem szyldów w centrum miasta pracowały osoby z całej Polski. Ich dotychczasowa praca to pierwszy krok do uporządkowania reklam nie tylko w ścisłym Śródmieściu. My na pewno przyjmiemy te wyniki prac i będziemy formułować podobne warunki dla całego Śródmieścia, a finalnie dla całego miasta, bo musimy ten problem chaosu reklamowego, gdzie jest kwestia z jednej strony estetyki, ale też z drugiej strony skuteczności tego przekazu, musimy to opanować. Ważne jest, żeby to nie była jakaś walka urzędników i estetów z właścicielami kamienic czy z przedsiębiorcami, tylko żeby to było partnerskie, wspólne przedsięwzięcie. Z 47 funkcjonujących na rynku przedsiębiorców na współpracę zdecydowało się 7, dla których designerzy opracowali profesjonalne projekty. Nowe wizytówki zyskają firmy Styl, Jubiler Klejnot, Lodziarnia na Rynku, Alfa Foto, Owoce i Warzywa, Klub Dyspensa oraz Muzeum Narodowe w Kielcach. Kierowaliśmy się głównie tym, aby zamienić ogromne kasetony na litery przestrzenne, aby te szyldy były dopasowane i wielkościowo, i kolorystycznie do elewacji, przez co tworzylibyśmy cały system taki ujednolicenia spójny dla całego wizerunku miasta. Efekty pracy projektantów można oglądać na specjalnej wystawie prezentowanej od 14 maja na kieleckim rynku.